Dzień dobry, Mateusz Blachnierek, witam Państwa. Zapraszam na rodzinny serwis informacyjny. Iworis apeluje do premiera o powstrzymanie zmian w edukacji. Polscy biskupi i Polska Rada Ekumeniczna chcą zbadania zgodności z konstytucją rozporządzenia w sprawie lekcji religii. Polacy planują wydać mniej na wyprawkę szkolną. Ile kosztuje rodziców początek roku szkolnego? Jak rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniu od pornografii? Zapraszamy na rozmowę z psychologiem doktorem Romanem Soleckim. Profesor Michał Michalski w imieniu Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie skierował do premiera Donalda Tuska list otwarty, w którym prosi prezesa Rady Ministrów o interwencję powstrzymującą zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zdaniem eksperta uderzają one w jakość kapitału ludzkiego i społecznego, co skutkować będzie bezpośrednim i pośrednim negatywnym wpływem na budżet państwa i dobrostan społeczny w kolejnych latach. Eksperci podkreślają, że planowane zmiany w edukacji spowodują katastrofalne skutki ekonomiczne dla gospodarki narodowej i utratę konkurencyjności wielu przedsiębiorstw oraz obniżenie standardu życia Polaków. Zdaniem Iworis projektowane zmiany w MEN dotyczące eliminacji ze szkoły lekcji etyki czy katechezy, a także zakazu prac domowych mogą prowadzić właśnie do obniżenia kapitału ludzkiego pokolenia przyszłych dorosłych Polaków. Więcej na polskieforumrodziców.pl. Chrześcijańskie kościoły apelują do pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie lekcji religii. Prezydium Episkopatu i Polska Rada Ekumeniczna, zrzeszająca kilka związków wyznaniowych, złożyli pismo w Sądzie Najwyższym, prosząc o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji katechezy w szkołach. Chodzi o przepisy umożliwiające łączenie uczniów z różnych klas i roczników na jednej lekcji. To rozporządzenie naszym zdaniem, zdaniem kościołów, zawiera bardzo liczne wady prawne. W związku z tym po licznych konsultacjach, także w gronie specjalistów z prawa kanonicznego i prawa cywilnego, zarówno Kościół katolicki, jak i Polska Rada Ekumeniczna zdecydowały się na przygotowanie specjalnej petycji, która dzisiaj rano po godzinie 10 została złożona w sekretariacie pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski dodał, że prezydium Konferencji Episkopatu Polski kieruje się przekonaniem, że sprawa dotyczy istotnego interesu publicznego, to jest m.in. takich wartości jak poprawność legislacji, ochrona pracy, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Polskie rodziny planują wydać o niemal 150 zł mniej na wyprawkę szkolną niż przed rokiem. Barometr Providenta wskazuje, że na zakupy związane z rozpoczęciem roku szkolnego wydamy średnio 656 zł. Dobrą wiadomością jest to, że tylko 1,1% badanych osób wskazało, że aby dokonać tych zakupów będzie musiało się zadłużyć. Większość kosztów pokryje z bieżących dochodów lub oszczędności. 40% Polaków chce zmieścić się w wydatkach między 300 a 500 zł, a nieco ponad 27% na wyprawkę szkolną chce przeznaczyć między 500 a 1000 zł. Co dziesiąta osoba planuje wydać powyżej 1000 zł. Najwięcej będą kosztować szkolne podręczniki. Więcej na temat kosztów wyprawki szkolnej można przeczytać na polskieforumrodziców.pl. Pornografia staje się problemem dla coraz młodszych dzieci. Psycholog i logoterapeuta dr Roman Solecki z Krakowskiego Instytutu Logoterapii mówi, że do jego gabinetów przychodzą coraz młodsi pacjenci uzależnieni od pornografii. Podkreśla, że gdy rodzic nie jest odważnym towarzyszem życia młodego człowieka, który szuka odpowiedzi na pytania, o których rodzice nie potrafią rozmawiać wprost, to tworzy się martwa strefa. Mogą wtedy trafić na niebezpieczne dla nich treści, które potrafią zrujnować integralność rozwojową. I tu jakby musimy wypełnić tą lukę, nie strasząc, nie ograniczając tylko jakby dostęp do pornografii, co też jest ważne, ale z drugiej strony dać w zamian coś, co będzie równie fascynujące, czyli pokazując, że ty możesz poczekać, nie musisz od razu w wieku nastoletnim, nie wiem, podejmować inicjacji seksualnej, nie musisz korzystać z pornografii, żeby sobie radzić z presją, z emocjami, ze stresem, nie? Z napięciem. Dokładnie, że są inne sposoby, żebyś mogła odczuć ulgę,
Tylko, no, tak jak mówię, no, tu musimy dać alternatywę i musimy tą alternatywą zafascynować młodego człowieka. Cała rozmowa z doktorem Romanem Soleckim na naszym kanale YouTube. Bardzo dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie. To dzięki Wam tworzymy rodzinne serwisy informacyjne i prowadzimy portal Polskiego Forum Rodziców. Link do portalu Buy Coffee, na którym można nas wesprzeć, zamieszczamy w opisie. Pomóc nam można też zostawiając polubienie pod filmem, wpisując komentarz i wysyłając link do znajomych, do czego gorąco zachęcamy. Nie zapominajcie też zasubskrybować kanału. W imieniu całego zespołu rodzinnego serwisu informacyjnego dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mateusz Blachnierek, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.